Mamy taką liczbę i chciałbym, żebyście zatrzymali teraz film i określili, ile ta liczba ma setek, ile ma dziesiątek i ile ma jedności. No dobrze, możemy zacząć z dowolnej strony, z lewej albo z prawej. Zacznijmy może od prawej. Całkiem po prawej mamy pozycję jedności. I na pozycji jedności znajduje się dwójka. Oznacza to, że mamy w tej liczbie dwie jedności. Zapisujemy w kolumnie jedności dwójkę. Przesuwamy się do kolejnej pozycji, o jedną pozycję w lewo, do pozycji dziesiątek i cyfra na tej pozycji mówi nam, ile jest dziesiątek. Czwórka na pozycji dziesiątek oznacza cztery dziesiątki. Zapisujemy w dziesiątkach cztery. I ostatnia, jeżeli przesuniemy się jeszcze o jedną pozycję w lewo, to trafimy na pozycję setek. Mamy tu ósemkę, czyli 8 setek. Czyli ta liczba 842 to to samo, co 8 setek plus 4 dziesiątki plus 2 jedności. Albo inaczej, 800 plus 4 dziesiątki to to samo, co 40 plus 2 jedności to to samo, co 2. To są dwa różne sposoby zapisu tej samej liczby. To, co tutaj u góry wcześniej zapisałem, to tabela wartości miejsc dziesiętnych. Tabela albo karta, tak ją możemy nazwać, pokazuje wartości znajdujące się na poszczególnych pozycjach dziesiętnych. Będziemy z niej korzystać wielokrotnie podczas kolejnych spotkań z wartościami na poszczególnych miejscach dziesiętnych. Jeżeli spotkacie się z nazwą tabela wartości miejsc dziesiętnych albo miejsca dziesiętnego, to chodzi o taką właśnie tabelę. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Liczba do rozpracowania jest taka. I tę liczbę również zapiszemy w tabeli z wartościami miejsc dziesiętnych. Ile jest w niej setek, ile jest dziesiątek i ile jedności. Jeszcze raz zatrzymajcie film i spróbujcie najpierw sami. Wypełnijcie miejsca w tabeli wartości miejsc dziesiętnych. Patrząc od prawej, mamy jedności, dziesiątki i setki. Czyli to jest pozycja setek, tyle jest dziesiątek, bo to jest pozycja dziesiątek i ostatnia z prawej to jest liczba jedności. Miejsce jedności, miejsce dziesiątek, miejsce setek. Miejsce albo pozycja. Jeżeli zaczniemy tym razem od lewej, to pierwsza od lewej jest w tym przypadku pozycja setek. 5 setek. I ciekawy przykład nam się trafił, bo na pozycji dziesiątek znajduje się 0, czyli jest 0 dziesiątek. I 7 jedności. Na miejscu jedności zapisujemy siódemkę. I gotowe.